You have one new message from Earth. It's from your son. When is father coming back? You have to go find him, Mother. I'm always with you, Alea. Even from above. Natknąłem się ostatnio na przygodowy tak zwany symulator chodzenia. Od razu zainteresował mnie nie tylko swoim gatunkiem, w którym bardzo gustuję, ale również atrakcyjną fabułą czerpiącą m.in. z dzieł Stanisława Lema, co od razu na myśl przyniosło mi świetne wątki w klimatach science fiction. Fabuła brzmiała następująco. W 2073 roku na Ziemi wybucha epidemia straszliwej dziecięcej choroby, smagającej u nich niepowstrzymaną agresję. Ziemianie nie byli w stanie stworzyć prawdziwego, skutecznego lekarstwa, poza jednym, który sprawiał, że owe dzieci po zażyciu stają się zimne i kompletnie pozbawione życia. Mąż Elei, czyli tytułowej głównej bohaterki Ethan, dołączył do ekspedycji mającej na celu skolonizowanie Soles, nadającej się do zamieszkania egzoplanety, co miało uchronić ludzkość przed zagładą. Kiedy statek Ethana Pilgrimage dotarł na miejsce, utracono z nim łączność radiową. 13 lat później Elea dołącza do misji ratunkowej, która ma wyjaśnić, co spotkało członków ekspedycji. To początek jej niezwykłej kosmicznej podróży. Po przeczytaniu stwierdziłem, że biorę w ciemno, zwłaszcza że zazwyczaj z przygodówkami utożsamiałem zawsze pozytywne wrażenia. Niestety, Elea to odosobniony przypadek, który tych miłych wrażeń po sobie nie zostawił. Ja jestem Bart i zapraszam do materiału. Elea została stworzona przez bułgarskie studio QDI. Swoją premierę miała 6 września na platformie Steam. Jeśli ktoś zdecyduje się ograć tytuł, to gwarantuję, że pierwsze wrażenia będą jak najbardziej pozytywne, bo zauważymy właśnie te jej jedyne zadowalające aspekty. Po pierwsze, jest to świetna oprawa graficzna, oparta na wyprodukowanym przez firmę Epic Games silniku Unreal Engine 4. Całe lokacje, ciasne, klaustrofobiczne korytarze futurystycznego statku kosmicznego robią wrażenie. Do tego często dochodzą piękne odbicia światła, światło skupione, światło rozproszone oraz oczywiście promienie słoneczne generowane przez jedyną w danym układzie planetarnym gwiazdę, które w widowiskowy sposób wdzierają się do wnętrza korytarzy. To wszystko dzięki postprocessingowi, ale również trzeba tutaj pochwalić modele, na przykład wyposażenia kuchennego. Warstwa audio nie robi już takiego wrażenia, ale jest dobra. Przez większość czasu jest to bardzo delikatna muzyka plus szum oraz dźwięki maszyn. Ogólnie panuje tutaj względna cisza, zaś bywały momenty, w których akcja nabierała tempa, a wtedy soundtrack dawał znać, że istnieje. Kolejnym elementem są świetnie zaprojektowane lokacje w futurystycznym stylu, w których widać przywiązanie twórców do detali, co można właśnie zobaczyć na materiale. Tak jak wspomniałem na początku, fabuła na papierze wygląda ciekawie. Nietypowa epidemia, science fiction, Stanisław Lem. No, ale niestety problem jest taki, że gra, przynajmniej w tym pierwszym rozdziale, skupia się na naprawdę nudnych i płytkich wydarzeniach. Oczekiwałem rozwinięcia wątku o epidemii, a dostałem niestety bardzo wolną grę akcji, w której bohaterka Elea musi przechytrzyć zabezpieczenia, zhakować terminal, a potem uciec ze statku. No po prostu odniosłem wrażenie, że gra skupia się nie na tych wydarzeniach, co powinna. Przez co zamiast odczuć jakikolwiek klimat czy narastające napięcie i wczuć się, to grając byłem znudzony przewidywalnością fabuły. Jeszcze raz, jeśli chodzi o wątek epidemii, to większość dowiadujemy się z notatek, przeszukując pomieszczenia. Normalnie nie mam nic przeciwko czytaniu i doszukiwaniu się ciekawych smaczków fabularnych, ale tutaj niestety mam coś przeciwko. Chodzi o tempo poruszania się postaci. Jest tak wolny, że zwyczajnie odech ciewa się eksplorować. Do tego dochodzą jeszcze drażniące, wolno reagujące interakcje z otoczeniem i przedmiotami. Często po kliknięciu na jakiś przedmiot musimy chwilę odczekać, zanim go podniesiemy. Całość razem tworzy takie combo, które wytrąci z równowagi nawet najbardziej cierpliwego gracza. Jednym z składników gameplayu są tutaj też zagadki logiczne. Jednak jest ich dosłownie kilka i są bardzo szybkie do wykonania, więc nie będę się tutaj nad nimi rozwodzić. Natomiast kolejna sprawa jest czymś bardziej nietypowym. Ważną rzeczą tutaj są również, jakby to określić, sekwencje halucynogenne, czyli różne dziwne, kolorowe animacje. No, co ja się trudzę to opisać, wszystko właśnie widzicie. Jednak jakkolwiek one by fajnie nie wyglądały, to sceny z nimi są zdecydowanie za długie. Gracz tak naprawdę nie ma wtedy nic do roboty. Zupełny deficyt interakcji. Poza tym w większości jest to według mnie na siłę udziwnione, nawet nie wiadomo po co.
W niektórych momentach można odnieść wrażenie, że to jest po prostu test kart graficznych, a nie gra. Znalazłem w opiniach na Steamie krótki komentarz, z którym całkowicie się zgadzam, że jest to bardziej liniowy pokaz sztuki niż gra. Z technicznych aspektów to jest tutaj bardzo duży problem z wczytywaniem lokacji. Cała mapa nie jest duża, a wielokrotnie doświadczyłem spadków nawet do 1 FPS-a, zwłaszcza podczas jazdy windą, kiedy doczytuje się całe nowe piętro. A windą się tutaj niestety sporo najeździmy z góry na dół i z dołu do góry, bo tego wymaga fabuła. Miałem również styczność z błędem, który uniemożliwił mi przejście do następnego etapu. Mianowicie, na początku gry musimy znaleźć klucz do piwnicy, który domyślnie powinien być na stole. No, teoretycznie. Zmarnowałem 30 minut na szukaniu klucza, którego po prostu nie było. Dopiero gdy spojrzałem na film z gameplayu na YouTube, dowiedziałem się, że coś jest nie tak, bo klucz właśnie powinien być na stole, a ja go nie miałem. Ale gdy już zacząłem grę od nowa, to klucz był tam, gdzie być powinien. No to co? Podsumowanie. No, będzie krótkie. Gra ładna wizualnie, ale poza tym nie oferuje zbyt wiele. To był pierwszy epizod LA, ale w następny już nie planuję zagrać i niestety gry nie mogę polecić. Końcowa ocena, jaką przyznam tej grze, to 6 na 10. To by było na tyle. Trzymajcie się i cześć!